2017 zmarł mój tata i od tamtego momentu starałem się... No miałem mętlik w głowie i powiedziałem sobie, że teraz albo nigdy. Mam nadzieję, że tam u góry patrzy na mnie gdzieś i los właśnie mi dał taką szansę, żeby pokazać się światu z jak najlepszej strony komuś, że nawet gdy wszyscy już we mnie zwątpili, to mogę pokazać, że się mylili. No i no super sprawa, naprawdę. Wielu naszych młodych chłopców, którzy tutaj trafili do placówki, bardzo potrzebowali takiego sportu, więc zaczęliśmy grać w piłkę. No, nie mieliśmy za dużo sprzętu, zaczynaliśmy od 6 oznaczników i jednej tam piłki, takiej naszej szmacianki. Później, jak już to zaczęliśmy regularnie grać i trenować, pani dyrektor zakupiła nam pierwsze stroje. Później nazwaliśmy się, żebyśmy nie jeździli jako placówka, to nazwaliśmy się Sternik. Jak przyszedłem tutaj do placówki, poznałem trenera Sławka, który już wtedy otworzył klub piłkarski Sterling i to stało się moim życiem. Dzieci z Centrum Opieki nad Dzieckiem, które biorą udział w treningach, stają się bardziej odpowiedzialne, pracują nad swoją samodyscypliną. Wszystkie zawody, w których biorą udział i tytuły, które uzyskują, przyczyniają się do tego, że stają się bardziej pewni siebie, że ich poczucie wartości wzrasta. Gra w Sterniku Szczecin ma dla mnie bardzo duże znaczenie, ponieważ już parę lat gram z chłopakami w piłkę. Bardzo dużo razy się mieliśmy, no traktujemy się wszyscy jak rodzina, no i gramy po prostu swoje, robimy swoje, byle jak najdłużej. W zeszłym roku na Mistrzostwach Polski byliśmy w finale, doszliśmy, wygraliśmy te mistrzostwa. Na te mistrzostwa pojechaliśmy z myślą właśnie o tym, żeby walczyć, jak zawsze walczymy o tytuł Mistrza Polski. No nie było łatwo, bo przeciwnicy są coraz trudniejsi, ale chłopcy stanęli na wysokości zadania. Sama myśl o tym, że połowa kadry reprezentacji Polski jest zasilona zawodnikami Sternika Szczecin, to można pomyśleć, że naprawdę ten rozwój tutaj może iść w dobrym kierunku, tak? Ciężką pracą dotarliśmy do tego razem wspólnie. Kto wygra mecz? Sternik! Kto? Sternik! Kto? Sternik! Brawo!